miała być z Brukseli Ania. Się usłyszymy, a oczywiście chciałabym Annę Słojewską zapytać o to, jak bardzo ten termin dwutygodniowy, który Komisja Europejska dała Polsce, przyjmując opinię krytyczną w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, jak bardzo zdaniem Brukseli on jest wiążący, dlatego że tak jak Państwo słyszeli w informacjach kilka minut temu, rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił reporterce TOK FM, że nie spodziewałby się dziś odpowiedzi polskiego rządu na tę opinię komisji, dlatego że zdaniem rzecznika rządu to jest termin roboczy, ten termin, który dziś mija. Natomiast szef MSZ Witold Waszczykowski mówił o tym, że Polska ma nieograniczony czas, jak on uważa, aby rozmawiać o swoich problemach. To jest zdanie szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego. Natomiast Konrad Szymański w rozmowie z Rzeczpospolitą stwierdził nawet, że odpowiedź polskiego rządu będzie sformułowana, jak tylko stan prac parlamentarnych będzie na tyle zaawansowane, by wnieść coś nowego do tej sprawy, więc jakby oficjalnie, PR-owo czy do obywatela przedstawiciele polskiego rządu dosyć go bagatelizują czy ignorują ten termin. Połączyliśmy się już z Anną Słojewską, korespondentką Rzeczpospolitej przez telefon. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. No właśnie, ja przed chwilą słuchaczom zacytowałam wypowiedzi czy ministra Szymańskiego, czy Waszczykowskiego, czy rzecznika rządu Rafała Bochenka, którzy w dużym uproszczeniu uważają dzisiejszy termin to za roboczy, to za niezobowiązujący, dlatego że Polska ma nieograniczony czas, by rozmawiać. Minister Szymański mówi, że będzie odpowiedź, jak parlament zakończy swoje prace nad Trybunałem Konstytucyjnym. Jak to wygląda z punktu widzenia Brukseli? To znaczy, co ten termin rzeczywistości oznacza i co oznaczać będzie, jeżeli dziś, co na co wiele wskazuje, komisja nie dostanie odpowiedzi na opinię, tę krytyczną opinię Komisji Europejskiej z 1 czerwca. Komisja Europejska sama zgodziła się na to, żeby ta opinia przesłana do polskiego rządu miała charakter poufny, więc w zasadzie nawet nigdy publicznie nie potwierdziła, że dała termin 2 tygodni. To znaczy, wiadomo, ja widziałam jakieś tą opinię, ja wiem, że tam jest termin 2 tygodni, ale ponieważ komisja tego nie potwierdziła, w zasadzie nawet oficjalnie nie może jakby narzekać, że ten list od Polski nie doszedł. Mi się nie wydaje, żeby komisja lada dzień robiła, z tego co wiem, to dzisiaj na posiedzeniu komisji takim 3-tygodniowym to nie było żadnym tematem. Nie wydaje mi się, żeby komisja robiła specjalny problem z tego powodu, że a ta odpowiedź nie przyjdzie jeszcze przez 3 dni czy przez tydzień. Myślę, że problem zrobi się wtedy, kiedy będą widzieć, że po polskiej stronie jest chęć rzeczywiście opóźniania sprawy, zwlekania, szukania pretekstu. Więc nie a wiem, tego nie widzą. Wcześniej komisja dziś nie tego, widzą. Tydzień temu komisja mówiła, że no mają nadzieję, że uważają, że dobrze by było, żeby tę odpowiedź dostali w czerwcu, więc to trochę kłóci się z tym, że dalej termin 2 tygodni. No ja rozumiem, że te 2 tygodnie, no to takie, to nie jest przecież żaden list sądowy, prawda? No jeśli tych dwóch, to nie jest też jakaś procedura, która jest bardzo dokładnie opisana, tak jak w przypadku innych procedur dziedzinne naruszenia unijnego prawa, które są opisane w traktacie, tamte terminy są bardzo dokładne i złamanie jest złamaniem traktatu. Tutaj rzeczywiście jest to trochę taki wewnętrzny termin komisji. No, polski rząd ma trochę racji, że to nie jest w traktacie zapisane, jakie te terminy są. No, myślę, że te terminy są dane po to, żeby komisja chce uświadomić polskiemu rządowi, że sprawa jest już pilna po 6 miesiącach procedowania i jeśli Polska będzie zwlekała, no to da wyraźnie znak, że nie dąży do rozwiązania tego problemu. Czyli podsumowując, tak naprawdę nic dodać do tego, o czym też między innymi ty mówiłaś tutaj u nas w radiu, że trwa to jakby przeciąganie liny, zawstydzanie, na czym ta procedura jest oparta i to się będzie ciągnęło tygodniami, ale no chyba można powiedzieć, że polski rząd jakby pozwala sobie i zwleka i deklaruje, że czuje się dosyć mało zobowiązany w tej chwili działać. Ja myślę, że ta procedura, to znaczy przynajmniej na tym etapie pierwszym, który już się kończy, to znaczy została wysłana opinia krytyczna i komisja czeka na odpowiedź, ona się będzie ciągnęła tygodniami, ale sądzę, że raczej mówimy o tygodniach w liczbie jednocyfrowej. Nie sądzę, że to chodziło o miesiące. Myślę, że
Chodzi o to, że również o to, żeby nie podejmować żadnych radykalnych działań przed referendum brytyjskim, które jest zapowiedziane na 23 czerwca, kiedy sądzę, że komisja i tak. Tak, wielu komentatorów uważa, że komisja nie chce takich radykalnych posunięć, powiedzmy, ingerujących w suwerenność państwa członkowskiego, nie chce takich posunięć przed referendum, żeby nie dawać paliwa w dyskusji w Wielkiej Brytanii. No po referendum mamy cały tydzień, komisja na pewno nie będzie zajmować się niczym innym tylko Brexitem, jeśli rzeczywiście Brytyjczycy zagłosują za wyjściem z Unii Europejskiej. Więc przypuszczam, że rzeczywiście ten termin końca czerwca, który przypadkiem wymieniła w zeszłym tygodniu rzeczniczka Komisji Europejskiej, on jest jakoś tam wiarygodny, bo faktycznie oni napisali dwa tygodnie to się kończy dzisiaj. Rzeczniczka trochę chyba przypadkiem, a może specjalnie powiedziała o tym końcu czerwca. Myślę, że to jest bardziej realne, bo to jest rzeczywiście już, no to są dwa tygodnie więcej niż Polska dostała, więc jeśli miałoby być jakieś opóźnienie, to może tydzień, dwa jeszcze, ale to już jest dość. No i to już będzie tydzień po referendum brytyjskim. Komisja Europejska... A jeszcze przed wakacjami, prawda? Kiedy wypadałoby, no, żeby jednak tę sprawę jakoś rozstrzygnąć w jedną lub drugą stronę. A już oczekuję na te wszystkie złośliwości. Zresztą jakby w punkt o tym, że potem w lipcu, sierpniu nikt w Brukseli nie pracuje, bo to też taki rytuał narzekań. Ale to nieprawda, przepraszam, że się wtrącę, ponieważ właśnie w tym roku wyjątkowo jest wewnętrzna nota Komisji Europejskiej z gabinetu przewodniczącego Jean-Claude Junckera, że tak jak rzeczywiście zawsze było tak, że no może nie cały sierpień, ale jakieś 3 tygodnie sierpnia to praktycznie tylko dyżurni byli w komisji. W tym tygodniu nawet ostatnie posiedzenie Komisji Europejskiej zaplanowano na 10 sierpnia, choć tradycyjnie zawsze odbywa się w lipcu i potem w sierpniu już nie ma posiedzeń komisji, więc w tym roku posiedzenie komisarzy nie będzie chyba tylko przez 2 lub 3 tygodnie ze względu na różne tematy, na Brexit, na Grecję, na uchodźcy. Tutaj jakby nie ma się o co martwić, na pewno będą ludzie, którzy będą w pani Słyszeli Państwo w informacjach, też przeczytają na portalu to KFM, że jak dowiedział nasz kolega Jakub Medek, komisja ma ogłosić rozpoczęcie procedury w sprawie Puszczy Białowieskiej, wezwać do usunięcia uchybienia. Więcej Kuba Medek będzie informował. Do Puszczy Białowieskiej to trzeba jechać najpierw do Białegostoku. A tu jest Warszawa, tu jest powietrze Saskiej Kępy i mamy do czynienia z tym, co jest na zewnątrz. Na zewnątrz były psy i wilki. Mówi Biblia. Na zewnątrz były psy i wilki. To dzisiaj o 4 rano, jak wracałam tu na Saską z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego z Wisły, to facet tutaj do bloku wchodził, ale tak z tyłu szedł jak koń. I tak tupał, ja myślę, poczekam, niech wlizie sobie sam. A on, wyszłam sobie drugim, innym, trzecim, czwartym wejściem, bo to przecież niebezpiecznie, tak nikogo nie ma. Do każdego z krajów bałtyckich plus do Polski. Pytanie, kto będzie takim opiekunem. Ludzie nie umieją się zachować. Czy mniej więcej ty mogłeś, bo różne są na ten temat spekulacje, plotki i przecieki. Kto miałby być tym swoistym opiekunem tego batalionu w Polsce? Nieoficjalnie mówi się, że mieliby to być Amerykanie i sądzę, że jest to prawdopodobne, bo minister Macierewicz pytany o to powiedział, że nie może niczego oficjalnie powiedzieć, ale byłby to najlepszy z możliwych wyborów. To skoro tak mówi, to zakładam, że wie, że będą to Amerykanie i z góry informuje, że to jest najlepszy możliwy wybór. A coś jeszcze, na co warto zwrócić uwagę przy okazji tego spotkania ministrów obrony, czy jednak to są takie już ostatnie? To jest takie spotkanie, to jest bardzo ważne spotkanie, bo jest ostatnim spotkaniem przed szczytem i takim spotkaniem, które już stawia wstęp na wszystkim, co NATO właściwie od wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, było ustalane. Przypomnę, że 2 lata temu na szczycie w Bali zapadły pierwsze ważne decyzje, które już szły w kierunku wzmocnienia flanki wschodniej. To były powiększenie sił szybkiego reagowania, to była tak zwana szpica, czyli te siły, które w ciągu praktycznie 3 dni mogą być ekspediowane w miejsce, gdzie w jakimś kraju członkowskim NATO jest zagrożenie. Potem po szczycie w Walii Polska występowała o to, żeby ulokować w Polsce i w krajach wschodnich stałe bazy. To, jak się okazało, jest niemożliwe, jednak zbyt wiele krajów natowskich boi się takiej wprost konfrontacji z Rosją, której kiedyś obiecano, że nie będzie stałych baz NATO w nowych krajach sojuszu. No, w związku z tym zapadła ta decyzja o tych właśnie rotacyjnych. Siła, czyli w zasadzie niby stałe, tylko że co tam 6-9 miesięcy zmienia się dowództwo, zmieniają się siły, które w tym uczestniczą. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Anna Słowiańska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli, była Państwa moim gościem informacji. Światopodgląd.
Sprawy międzynarodowe. Dyskryminacja mniejszości. Inicjatywy oddolne. Polskie miasta. Energia i energetyka. Prawo, jego uchwalanie i... Że żeby jeszcze się nauczyć energetyka mówić, energetyka się nie mówi, energetyka, matematyka, to wszystko jest źle, fizyka, polityka, tak się nie powinno mówić, proszę Państwa. Kiedy my ludzi nauczymy poprawnie mówić po polsku, no to nie wiem, zobaczmy potem. Radio Tok FM, Eurokącik Barbie Baby Langstrom Extra. Korzystaj z internetu w telefonie. Internet zwolni. Internet wolny, ale nie zapłacisz więcej, widzisz? Limit ważny przez 30 minut. Za 10 MB, potem 6 za 90. Widzisz, o, ja to naciskam, kopiuj, klej. To się też od ciebie nauczyłam, ja tu wiesz, bym zapisała dwa razy. No, gdzie są, że nie wysłane. Nie, to już jak poszło automatycznie, wiesz. Ale jakieś czerwone kwadratyk, to że jest niewysłane. A wysłane, bo jest karta załadowana. Jak nie masz nic, to ci nie prześlę. Ja tak nie wysyłam, bo to nie jest wysyłane. Dobra, widzę, że jest wolny, kopiuj, wszystko widzę, co ja robię. I tak powinno być u ciebie, dlatego mówię, no. Aha, bo jeśli ten trójkąt czerwony, to wyjdzie. Może teraz tu wyjdzie jeszcze. Do 30 to jeszcze wiesz, teraz jest. Właśnie, szóstego. Czerwony. Ja ci coś powiem. Te SMS-y do wszystkich sieci, one ci się włączą, ale musisz chwilę poczekać. I potem ci przyjdzie SMS, który ci poinformuje, że została opcja włączona. Rozumiesz? Także to też nie wolno się spieszyć z niczym. Na stacji zaraz się doładuję. No to zawsze tu się odsiedziły. Trzeba doładuj. Też nie wysłałem się. A weź sprawdź, tu takie opcje, ile jest na karcie tej pieniędzy. Bo jeżeli jest 6-7 zł, to znaczy, że weszła opcja 19,99. A jak jest 25, to znaczy, że jeszcze ona nie weszła i nie została pobrana. Albo będzie informacja, że pobiorą. Nie tu. Tam to dopiero pierwszą ratę zapłatę się zacznie. Bo tam nic nie ma i nawet dlatego może nie chciało się załadować. Skoro się doładowało. O, widzisz stan konta?
ważne, miesiąc na odbieranie. Czyli jeszcze, a jaki tam jest numer tego, żeby pobrało? Widzisz? Ja nie mogę tu nic dzwonić teraz, bo mi za jakiś czas pobierze 19,99 automatycznie, rozumiesz? Ja tak zaczęła dzwonić na 7-10 minut, to by już nie starczyło 19,99. Dobrze. No, to i dobrze, czyli tak. Co? Chcę tą czerwoną zakładę. Bo ta jest taka, taka jakby dla ciebie za mała. Nie, to chodzi. Obcięłam ci ten. Nie, to chodzi. No. O, problem z połączeniem był, zobacz. Nim, zobacz. Jakieś coś, dobra, okej, okay, nacisnę, zgadzam się z tobą, też kłamała. Nawet mogę się z tobą zgodzić. Także proszę Państwa, w dalszym ciągu, co z Brukseli? Financial Times poinformował dziś, że przypadający na Polskę batalion NATO ma zostać rozmieszczony na północno-wschodnim krańcu polskiego terytorium w tak zwanym przesmyku suwalskim, którego zajęcie przez obce siły całkowicie odcięłoby kraje bałtyckie od reszty Europy. Niepełnosprawni uczniowie poznańskiej szkoły Zawsze Razem nie są już wnoszeni na piętra przez opiekunów. Szkoła po 20 latach doczekała się windy z prawdziwego zdarzenia. To ogromne ułatwienie, mówią reporterowi Tok FM szczęśliwi nauczyciele i szczęśliwe dzieci. Bardzo łatwiej ze względu chociażby na to, że świetlicę mamy na piętrze, więc zdecydowanie jest mi łatwiej wyjść z większą grupą dzieci na dwór. Tak jak pan widzi, tutaj sobie wyszliśmy na chwilę. To są dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Tak, tak. My zresztą mamy też dużo dzieci na wózkach. Tutaj panowie wnosili na schodach dzieci. No i gdyby nie oni, no to pewnie by to nie było możliwe wnoszenie. Była nam bardzo trudno bez tej windy, bo niektórzy są na pustkach, to było bardzo ciężko. A teraz nareszcie mamy windę i jest teraz łatwiej. Cieszycie się. Cieszymy, czy chociaż papież Franciszek dał pieniądze. No właśnie, do powstania windy przyczynił się również papież Franciszek, który podarował szkole kilkadziesiąt tysięcy złotych, tym samym uruchomił lawinę darczyńców. Dzięki nim w krótkim czasie udało się zebrać ponad 200 tysięcy potrzebnych na kupno i montaż urządzenia. Słuchasz informacji Tok FM. A w nich jeszcze krótko raport z ligi. Tam pierwszy dziś mecz Euro 2016 w grupie B grają Rosja i Słowacja. Jest 24. minuta tego spotkania. Na razie utrzymuje się bezbramkowy remis. Kolejne informacje Tok FM już o 15.40. Pogoda. W nocy miejscami przelotny deszcz, początkowo również burze, na termometrach od 10 do 14 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz. Teraz przez Skype'a połączyliśmy się z Pawłem Świdlickim, analitykiem londyńskiego think tanku Open Europe. Dzień dobry. Dzień dobry. To już tydzień, 8 dni zostało do Doomsday. Zobaczymy, czy będzie Armagedon, czy nie będzie. Sondaże wskazują, że jednak wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma więcej zwolenników niż przeciwników. Nie wiem, czy może pan się jakoś do tego odnieść, poza tym, że co wszyscy podkreślają, że różnica jest tak nieduża, a sondaże jednak tak niewiarygodne, że no w zasadzie nie ma sensu się do nich odnosić, bo tak naprawdę nie wiadomo, jaki będzie wynik i tyle. No myślę, że po pierwsze powiem, że coraz więcej osób tutaj chce, żeby to referendum już wreszcie się zakończyło. ta kampania referendalna. Co do sondaży, to tak, ma pani rację, że podczas ostatnich paru dni różne sondaże przeprowadzone różnymi metodami, na przykład przez internet czy też przez telefon, wskazują na to, że poparcie dla wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej rośnie. Nie wiemy, na ile te sondaże są wiarygodne, dlatego że podczas wyborów parlamentarnych w zeszłym roku to sondaże się pomyliły, nie przewidziały tego, że David Cameron wygra większość w Izbie Gmin. Ale myślę, że na pewno, jeżeli chodzi o przebieg kampanii, to
to przez ostatnie parę dni argumenty po stronie wyjścia, szczególnie skupione wokół imigracji, na pewno miały większy rozgłos, więc dlatego nie dziwię się, nie wiem na ile te sondaże są wiarygodne, ale nie wątpię w to, że nastąpiło zwiększenie poparcia dla wyjścia. No kampanii, autorzy kampanii Leave EU, a więc wyjść czy wyjście z Unii Europejskiej, po ataku weekendowym w Orlando w Stanach Zjednoczonych, no dosyć, no ja bym powiedziała cynicznie się do niego odnieśli, pisząc, że swoboda przepływu kałasznikowo w Europie pomaga terrorystom, ale z drugiej strony, z jednej strony dziennik The Sun, tabloid, opowiedział się po stronie tych, którzy chcą wyjść z Wielkiej Brytanii, pisząc, że w 43-letniej historii brytyjskiego członkostwa Unii Europejska udowodniła, że jest coraz bardziej chciwa, marnująca zasoby, zastraszająca i niebywale niekompetentna. No ale z drugiej strony szef Partii Pracy, Jeremy Corbyn, w końcu dosyć ostrzej zabrał głos i powiedział, że jednak zwolennicy Partii Pracy powinni zagłosować za pozostaniem w Wielkiej Brytanii, bo to jest większa gwarancja dla ich praw socjalnych. Jakie znaczenie ma, które ma większe znaczenie ta deklaracja The Sun, tabloidu, za wyjściem z Unii Europejskiej, czy może wpłynąć jeszcze, czy jednak aktywizacja szefa Labour Party, Partii Pracy, który mówi, nie, absolutnie powinniśmy zostać w Unii. Zobaczę pani, że bardzo szybko skomentuję sprawę Leave.eu i tego odniesienia do ataku w Orlando. Myślę, że tak, taka kampania została bardzo silnie skrytykowana przez wielu ludzi po obu stronach debaty i trzeba pamiętać, że Leave.eu to jest tylko jedna grupa, która popiera wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. To nawet nie jest oficjalna kampania na rzecz wyjścia i oficjalna kampania, która ma na imię Vote Leave, też skrytykowała właśnie robienia kampanii w tym stylu i robienia takich połączeń, chociaż oczywiście można powiedzieć, że oni też cynicznie wykorzystują różne rzeczy, ale do takiego poziomu się jeszcze nie zniżyli. Co do The Sun, do Jeremy Corbyn, to myślę, że poparcie The Sun jest istotne, dlatego że to jest gazeta, która ostatni raz pomyliła się, w sensie, że stanęła po przegranej stronie wyborów. To było w roku 1970, więc można powiedzieć, że to jest gazeta, która bardzo dobrze wybiera, po której stronie argumentu chce stanąć. Czyli mówi pan, że ona nie tyle wpływa na opinię ludzi, co dobrze czuje, jakie są opinie ludzi i staje po tej stronie jako koniunkturalnie, która zwycięża potem. Tak, dokładnie. Na przykład warto podkreślić, że w wyborach parlamentarnych The Sun poparło konserwatystów, ale szkockie wydanie poparło szkockich nacjonalistów, którzy wygrali w Szkocji, więc to jest gazeta, która bardzo, bardzo mądrze potrafi wyczuć nastroje społeczne i pewnie też ma swój wpływ na nie, ale też odzwierciedla je. Jeżeli chodzi o Jeremy Corbyn, to myślę, że to jest bardzo ważne dla kampanii na rzecz pozostania, żeby zmobilizować elektorat Partii Pracy. I przez ostatnie parę tygodni było coraz więcej raportów, że to właśnie elektorat tej partii coraz bardziej, szczególnie ten taki tradycyjny elektorat ludzi pracujących, ludzi mniej zamożnych i mniej wykształconych, nie bardziej liberalnych ludzi, którzy mieszkają w Londynie, dlatego że można powiedzieć, taki nowy elektorat partii pracy, tylko ten stary elektorat jest bardzo zaniepokojony imigracją. I tutaj to nawet nie chodzi, że to jest imigracja z Unii Europejskiej czy spoza Unii Europejskiej, to się zlewa w jedną całość. Ludzie, choroba, tak, proszę Państwa, choroba. Nie rozróżniają tych dwóch. Największa choroba, gdy się ma zajoba. I właśnie ci ludzie
zdaje się, że są bardziej otwarci na wyjście z Unii niż politycy partii pracy są. Więc jest taki, rozumiem, że to chodzi o konkurencję na rynku pracy, tak? Czyli ludzie ubożsi bardziej się tej konkurencji obawiają niż ludzie, którzy mają, nie wiem, kompetencje bardziej rozbudowane, rozwinięte na studiach i tak dalej. A tu ci włożę do kuferka. Dokładnie, kampania na rzecz wyjścia bardzo mocno korzysta z takich argumentów, że imigracja wywiera presję na zarobkach. I o ile do pewnego stopnia jest to prawda, to skala tego nie jest aż taka wielka, ale jeżeli chodzi o percepcję wyborców, nawet małe cięcia w ich zarobkach, które też nie są tylko i wyłącznie spowodowane imigracją, są różne czynniki oczywiście, ale bardzo łatwo jest wtedy przekonać takie osoby, że imigracja nie jest dla nich korzystna. I to nawet jest w częściach kraju, gdzie imigracja jest bardzo niska, czy z Unii Europejskiej, czy spoza Unii Europejskiej. Są takie części kraju, gdzie zaledwie parę procent ludności to są imigranci, ale to właśnie takie części kraju często mają największe obawy, a na przykład takie miasta jak Londyn, czy Edynburg, czy Bristol, czy Manchester, takie, które są o wiele bardziej różnorodne, to o ile tam jest o wiele więcej, większy napływ migrantów, to obawy na temat migracji są niższe. Pan mówi, że ludzie tak do końca, czy wielu ludzi, czy część ludzi nie do końca rozróżnia imigrację jako zagrożenie z krajów pozaunijnych, muzułmańskich, a unijnych. Wręcz Nigel Farage, który jest szefem partii UKIP, czyli tej partii niepodległościowej, tak naprawdę tej, która w dużej mierze jest odpowiedzialna za to, że w ogóle jest to referendum, powiedział, że on w sumie ma pewną preferencję, jeżeli chodzi o imigrantów. On woli tych choćby z Indii czy Australii, bo będą pewnie lepiej mówili po angielsku. On uważa, czy lepiej rozumieli prawo to specyficzne brytyjskie, będą mieli więc większe związki z tym krajem niż na przykład Polacy, Rumuni, którzy jeszcze się nie uzdrowili, jeżeli mogę, haven't fully recovered z tego, że byli za żelazną kurtyną. Więc myślę, że Polacy, jak rozumiem, jednak są tutaj jakimś takim odstraszaczem od Unii Europejskiej dla wielu Brytyjczyków. Znaczy tak, ja myślę, że to raczej nie chodzi o to, że raczej ten taki wątek kulturowy, że Polacy czy też inni imigranci z innych państw Unii są źle dopasowani do społeczeństwa brytyjskiego, nie jest bardzo powszechny, bo myślę, że większość osób raczej nie kupuje tego argumentu. Raczej ich obawy są przeważnie ekonomiczne i ogólnie po prostu chodzi o ilość ludzi, bo przez ostatnie parę lat imigracja wynosi 330 tysięcy netto, więc jest jakby na to nie patrzeć duży napływ ludzi do Wielkiej Brytanii. I w tym sensie ta deklaracja szefa Partii Pracy ma znaczenie, że on jednoznacznie się opowiedział, bo do tej pory tak trochę jednak unikał, a wczoraj jednoznacznie powiedział, że jeżeli chodzi o prawa socjalne, no to obecność w Unii jest ich większą gwarancją. Tak, tylko problem jest taki, że potem wracamy do tego, o czym mówiłem chwilę temu, że właśnie jest ten podział w tym elektoracie Partii Pracy, że ten taki bardziej stary elektorat czuje, że właśnie ludzie tak jak Jeremy Corbyn, którzy są z Londynu i tam mieszkali całe życie, nie rozumieją ich obaw, jeżeli chodzi o imigrację, więc na przykład są niektóre wiodące postacie w Partii Pracy, którzy mówią, że nawet jeżeli zostaniemy w Unii, to trzeba jeszcze dalej zreformować reguły swobodnego przepływu osób, nawet do większego stopnia, niż to się udało Davidowi Cameronowi osiągnąć. I potem z drugiej strony ten taki bardziej liberalny elektorat Partii Pracy potem nie podoba się im to, że się mówi o imigracji w taki sposób, więc to jest partia, która jest bardzo podzielona, jeżeli chodzi o imigrację, i to będzie miało długo
trwałe konsekwencje dla tej partii, cokolwiek się stanie w referendum za tydzień. Rozumiem, że partia konserwatywna jest też podzielona, ta linia podziału jest trochę inna, ale na tych zwolenników jednak wyjścia i tych, którzy po renegocjacjach są za tym, żeby Wielka Brytania została, ale będziemy wracać, tych argumentów jest dużo, chociaż muszę powiedzieć na koniec, że mnie bardzo zaintrygowało to, że Jeremy Corbyn, a więc szef Partii Pracy, powiedział też, że Wielka Brytania powinna zostać w Unii, bo Bruksela jest większą gwarancją tego, że umowa TTIP nie zostanie podpisana, czyli Bruksela gwarantem tego, że do tego nie dojdzie. Ale to jeszcze będziemy do tego tematu wracać. Paweł Świdlicki, analityk londyńskiego think tanku Open Europe, był Państwa moim gościem informacji. Światopodgląd. Poczytalni na trawie. Radiowy Klub Książki Tok FM zaprasza na spotkanie w plenerze w najbliższą sobotę o 17. Poczytalni na trawie. Do usłyszenia w Tok FM i do zobaczenia na żywo w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie. Wejście od ulicy Andersa. Reklama. Skincare. You can do it your way or the clinic way. Ze współpracy polskich i norweskich naukowców powstała linia aptecznych kosmetyków przeciwzmarszczkowych dr Irena Eris Clinic Way. Formuła z rewolucyjnym reaktywatorem FGF-LMS wygładza zmarszczki i stymuluje odbudowę komórek skóry. Teraz kupując w wybranych aptekach krem lub serum Clinic Way, otrzymasz kosmetyczkę z próbkami. Dr Irena Eris Clinic Way. Patent na piękną skórę. Kolejne urodziny? To bez znaczenia. Mam tyle lat, na ile wyglądam. Więc kiedy zauważyłam u siebie pierwsze oznaki starzenia, natychmiast sięgnęłam po Biolik 30... Dyscyplinę sportu na... Jest w ten weekend legendarny 24-godzinny wyścig Le Mans. W sobotę o 15 wystartuje jeden z najsłynniejszych wyścigów na świecie. Pierwszy odbył się w roku 1923. Co, słuchaczki zainteresowane? No to dodam, że w tym roku sygnał do startu da sam Brad Pitt. O dziewczyny, Brad Pitt. Choroba, nie dziewczyny. Temu Bogu dziękujemy wszyscy. Cała rodzina Szczerbiaków i Żelazków za twoje rodzina długie, Szczerbiaków trudne, pozdrawia was. Ale godne życie. Prosimy Boga i twoją świętą patronkę Maryję, aby wyprosiła dla ciebie potrzebne dary i łaski za gehennę obozu pracy w Niemczech oraz obdarowała ciebie na co dzień zdrowiem, pokojem serca oraz darem przyjęcia cierpienia duszy i ciała, łaską przebaczenia. Niech wszystko, co trudne i smutne, zamieni się w radość serca każdego dnia. W imieniu całej rodziny Żelazków i Szczerbiaków te serdeczne życzenia przesyłają tobie, kochana jubilatko, Bogusia z Torunia, z całą rodziną. Bóg zapłać. Dziękujemy i odbieramy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryję zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dziś świętuję swoje imieniny Jolanta Zalkowiak-Wycławia oraz koleżanka Jolanta Wierna Michałowska z Rześni. Ja również Jolanta też z Rześni Kuryszówna i także Jolanta Spyść. I tą drogą chciałbym im solenizantko złożyć najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego, życia długiego i opieki Matki Najświętszej na długie lata. I pozdrawiam również całe Radio Maryja, telewizję Trwam, naszą rodzinę parafialną, w Młodszym Bożu, księdza proboszcza Roberta Lewickiego. Zapłać serdeczne. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia i do życzeń, które Pan składał, też się dołączamy. Z Panem Bogiem. Proszę, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Księdzu Dariuszowi Makowskiemu, który jest salezjaninem, pracuje w Olsztynie w parafii Likusy.
moc najserdeczniejszych życzeń Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej, Pomożycielki Wiernych, darów Ducha Świętego, dużo zdrowia, siły i trwania w powołaniu życzy mama Honorata z Płocka, brat Marek z żoną oraz siostra z rodziną, z mężem i z synem Michałem. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy z Panem Bogiem. Radio Maria, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Nazywam się Ewa Rauby-Farys i dzwonię z Nowego Jorku, żeby przekazać podwójne życzenia w imieniu moim i w imieniu mego męża. Życzenia dla naszego taty Franciszek Rauby-Sokółki. Pierwsza okazja to życzenia urodzinowe. Mój tato obchodzi dzisiaj kolejne urodziny, nie będę mówiła które. Druga okazja to zbliżający się Dzień Ojca. W USA obchodzimy go w tą nadchodzącą niedzielę. I chcę życzyć tacie samych radosnych i pogodnych dni, dużo, dużo zdrowia i chcę mu przypomnieć, że naprawdę jest najlepszym ojcem na całym świecie, że wszyscy go bardzo kochamy, wspaniałym dziadziusiem i przede wszystkim bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. Także szczęśliwego dnia ojca, 100 lat życia, jeszcze dwa słowa od mojego męża, który niestety za dobrze nie mówi po polsku, ale dwa słowa tylko. Tato, 100 lat, dużo, dużo zdrowia, kochana. Dziękujemy bardzo, szczęść Boże. Dziękujemy również serdecznie i pozdrawiamy Was i wszystkiego dobrego życzymy z Panem Bogiem. Radio Maria, proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Serdeczne życzenia chciałam przesłać dla Marii Bicińskiej z Warszawy, która powróciła ze szpitala. Życzę jej dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej. Życzenia składała siostra Henryka. Pozdrawiam całe Radio Maria. Dziękujemy serdecznie i do życzeń się dołączamy z Panem Bogiem. Czas życzeń i pozdrowień. Proszę bardzo. Chciałem pozdrowić serdecznie moich rodziców, Franciszka i Janinę. W tą sobotę będą obchodzili 59. rocznicę swojego ślubu. Życzę im dużo zdrowia, dużo łask Bożych i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, Maciek. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy również wszystkich bliskich Pana sercu. Z Panem Bogiem. Rappelle-moi le jour et l'année. Także, proszę Państwa, tu Radio Maria po francusku, stara się Radio Tok FM po angielsku, no bo to wiecie Państwo, że z Anglii od tych Żydów nadają, chcą dominować, panować internetem, szpanować, nawet może nie o szpanowanie chodzi, chodzi o inwigilację, chodzi o to, żeby w paluszku mieć wszystko, ajajajaj, pod kontrolą, myślałby kto.